mamy 10 kompletnie losowych widzów mojego kanału i totalnie cały świat do wyboru. A to dlatego, że każdy z nich będzie miał całe 60 minut na zbudowanie dowolnego kraju. No i potem razem ze mną w komentarzach wybieramy zwycięzcę. Dlatego już teraz zostaw łapkę w górę i suba, a my lecimy z tematem. Wow, niesamowite. Mamy prawie 200 krajów na świecie, a 10 z nich za chwilę przeniesiemy do Minecrafta. A dokładniej ta 10 odważnych widzów. Jak to się skończy, prawdopodobnie źle. Ale lecimy z tym koksem, godzina, czas, start. O kurde, bele. Mówię to co odcinek, ale tym razem serio jest to chyba jedno z najtrudniejszych wyzwań pod słońcem. Z kilku bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, nie kazałem im budować nic konkretnego, tylko kraj. I tak ktoś budujący Francję, gdzie jest flaga Francji, pomocy? A tutaj dokładnie, może zbudować sobie wielką wieżę Eiffle i wszyscy będą wiedzieli, że jest to Francja. Ale może ktoś podejmie cięższe wyzwanie i zbuduje na przykład wielkie nogi. Co to jest? Dla jakiego kraju charakterystyczne są wielkie nogi? Nie mam bladego pojęcia, zresztą to nie są wszystkie flagi, jest ich więcej, więc nie wiem, dlaczego na nie patrzę, nieważne. Skupmy się na tym, co dzieje się tutaj. Pan Udu Udonta buduje wielkie białe ściany. Jaki kraj to może oznaczać? W jakim kraju są wielkie białe ściany? Nie wiem, ale musi tam być czysto. To, co buduje Adamek, zaczyna mi wyglądać jak wieża Eiffla. Ale może się mylę, kto wie? O, to też wygląda jak wieża Eiffla, tylko z innych kolorów. Moje przewidywania aktualnie wyglądają następująco. To będzie Francja, to będzie Francja, to będzie... Co to jest? Nie wiem, mój mózg wysiadł już w 5 minucie budowania. O, ale tu będzie totalnie jakaś chińska świątynia. Chińska, japońska, indyjska, coś w tym stylu. Za to tutaj nie mam wątpliwości. Egipt, no i pięknie. Wszystko zaczyna w końcu jakoś wyglądać. A przynajmniej prawie wszystko. To co robi pan X Prosek? Wygląda epicko, umówmy się. Ale jaki to będzie kraj, to ja nie mam pojęcia. Witam, witam i o zdrowie pytam. Co my mamy tutaj? Powiedziałbym, że to chyba jest Big Ben z Londynu. Ale pewności to ja nie mam i nie wiem, czy przez najbliższe 15 minut będę miał. Totalnie czuję się jak na lekcji z geografii. Tak jak taki Egipt czy Francję można zgadnąć, nie? Tak zaczynam podejrzewać, że akurat na przykład te lekcje ominąłem. A może to jest coś ultra prostego, tylko ja jestem głupi? Pomyślmy jeszcze raz. W jakim z 200 krajów na świecie znajduje się wielki prostokąt? Nie, to nie jest prostokąt. Wielki pięciokąt, nie, sześciokąt. Z oknami w kształcie trójkątów i z podpornikami po bokach. W co ja się wpakowałem, pomocy? Miał być spokojny odcinek zbudowania, ja tu mam wielki quiz. Panie Łukaszu, twój skin wskazywałby jasno, że powinieneś zbudować Ukrainę. Zgaduję, że w Ukrainie pewnie jest wielki czarny budynek. Tak, super. W sumie można było po prostu zbudować McDonalda i stwierdzić, czy to jest jakikolwiek kraj na świecie. Czy jest chociaż jeden kraj, w którym nie ma McDonalda? A, tak jest. O, jego flaga wygląda tak. Powiem wam, że tego to ja się tutaj nie spodziewałem. No nieźle, X Prosek. Wybierając Rosję, ciężko ci będzie wygrać ten odcinek, tak myślę. A właśnie, bo nie powiedziałem o ultra ważnej rzeczy. To właśnie wy wybieracie zwycięzcę tego odcinka. Czy będzie to na przykład Verti? Nie mam pojęcia, ale widzę, że buduje ziemniaka. Czy to jest ziemniak? Chwilę, 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 Verti. Za dosłownie minutę minie 20 minut od początku budowania. I ty chcesz mi powiedzieć, że przez cały ten czas budowałaś jednego wielkiego ziemniaka. Teraz to już nawet nie jestem pewien, czy to jest ziemniak. Nie, to nie jest ziemniak. Blisko to, co to może być? Na cebulę mi to nie wygląda. To może być chleb. Ale chleb się chyba je w prawie każdym kraju świata. Nie, to nie jest chleb. To co to niby jest? Mam jeszcze jedną ostatnią szansę do zgadnięcia. Dziękuję. Ja nie wiem, ja się po prostu poddaję. Takie dobre. Co jest takie dobre? To jest pieróg. To na pewno jest pieróg. Tak, mamy to. To były pierogi. Czyli mamy kogoś, kto buduje Polskę episko. Pozostały mi więc już tylko dwie zagadki. Ale coś mi się wydaje, że ich tak szybko nie rozstrzygniemy. Nie ma nawet takiej opcji. Za to w międzyczasie wyrosła nam kolejna wieża Eiffla. To fajnie sobie Francję pozwiedzamy dzisiaj od prawej do lewej. Chociaż ej, chwilę. To co buduje Piotrek L, to wcale nie musi być Paryż. W Japonii jest na przykład taka wieża. Kolory by się w sumie trochę zgadzały. I cały mój plan legł w gruzach. Zamiast sobie ułatwić zadanie i powiedzieć, że to jest wieża Eiffla, to nie, bo po co? Lepiej wymyślić, że to jakaś wieża w Tokio. Wiadomo, świetny pomysł, panie żelazny. Jeszcze bardziej nie wiedz, co robisz w tym filmie. Panie Mr. Walusiu, zasługuje pan na pochwałę. Ładne rzeczy tutaj tworzysz, fajna świątynia się szykuje. I chyba powiedziałbym, że to będzie Japonia. Za to tutaj jestem już w 100% pewien, że mówimy o Wielkiej Brytanii. Kojarzę ten most, London Bridge chyba się... Nie pamiętam, jak się nazywa, nieważne. Ważne, że jest Big Ben, jest most. Wszystko w końcu łączy się w całość. Hej, pierogu, co jesteś taki samotny? Verti, normalnie przechodzisz samą siebie. Minęło właśnie pół godziny czasu. Niektórzy zbudowali całą wieżę Eiffle, całą świątynię, całą piramidę. A Verti zrobił...
zrobiła pieroga, gratulacje! Zaczynam się solidnie zastanawiać, co się tutaj dzieje. Naprawdę, Prosek, musiałeś! I tu jeszcze strzelasz biednego pieroga, nie można tak! Wielki pieróg zostanie zaraz ostrzelany przez Rosję, czego można było się innego spodziewać? Ale to! Mam coraz większe podejrzenia, że jeden z naszych krajów jest spoza naszej ziemi. Totalnie czekam na rozwiązanie tej zagadki. O, ale w tej pracy jest jakaś tabliczka! Budynek rządowy Brazylii, co? O, więc to jest Brazylia, okej! Budynek rządowy Brazylii, dzień dobry. Okej, to chyba chodzi o ten. Przepraszam, ale nie znam się na budynkach rządowych w Brazylii. Znam się tylko na pierogach i mogę stwierdzić, że ten jest akurat na słodko. Ej, totalnie, pierogi na słodko są najlepsze. I żadne inne nie mają do nich podejścia. Strzelam, że ten jest z truskawkami. Nie, ten jest akurat z powietrzem. Wypełnię go miłością. Pytanie tylko, jak wygląda miłość? Tak wygląda miłość, o, dokładnie. To będą najwspanialsze pierogi w historii. Plus takie, że nie są wypełnione TNT. A co, jak co akurat po was mógłbym się tego spodziewać? O kurde, Bele, co tu się właśnie stało? No nie wierzę, mamy pierwsze ofiary. Masz szczęście, że nie wysadziłeś piramidy, stary. Wytrzymały tyle tysięcy lat, więc mają wytrzymać kolejne. Już myślałem, że to logo McDonalda, ale nie. Czy to są frytki? O, bo to jest Belgia. Ej, i to ma sens, bo to są frytki, frytki belgijskie. Ta budowla to wcale nie jest jakaś międzynarodowa stacja kosmiczna, tylko ten budynek w Brukseli. Przecież teraz w końcu to wszystko ma sens. Oficjalnie więc przed nami nie ma już żadnych niewiadomych. Polska, Wielka Brytania, Egipt, Francja, Brazylia. Tutaj chyba Japonia, Belgia, Francja i Rosja. Zajęło mi to 44 minuty. Ale w końcu odgadnąłem każdy kraj. Jeśli przeczytanie tabliczki można nazwać odgadnięciem. Nieważne. Nikt nie zrobił Włocha, ja bym zrobił Koloseum. W ogóle która z tych wież Eiffel jest najlepsza? Nie wiem, w sumie każda ma w sobie coś fajnego. Ty panie, koło piramid w Egipcie jest dżungla? Sporo jeszcze nie wiem. Ale nie byłem nigdy w Egipcie, więc mam prawo, okej? A przed nami ostatnie 12 minut budowania. Po 48 minutach prace naszych uczestników prezentują się właśnie tak. Jestem serio pod wrażeniem. Nie sądziłem, że w ciągu 60 minut da się zwiedzić tyle krajów. Znowu słyszę jakieś TNT. Co, jest Rosja, to ty? Nie, tym razem to nie Rosja. Kto coś wysadza? Nie, nie, nie zrobiłeś mi tego. Nie może tak być, to mi się tego przyśniło, to nie istnieje. Nie ma wielkiej egipskiej wieży z McDonaldem do góry. Chwila, chwila, czy to przypadkiem też nie jest mini McDonald? Będę sobie tłumaczył w głowie, że nie. Mimo tego, że wszystkie znaki na to wskazują, nieważne, nie ma tego, nie istnieje. Za to mamy pyszny, ciepły barszczyk. Od razu lepiej do tego oranżadka, wspaniale. Ale bym sobie wypił oranżadę, dajcie mi oranżadę. Czemu po tym odcinku mam tylko smaka? To nie miało tak wyglądać. A to nie dość, że frytki, to jeszcze pierogi. I co to jest? Czy ktoś zrobił kupę na to, w Belgii? A nie, to czekolada, nieważne. Ja też mam nadzieję, że to jest czekolada. Ostatnie minuty, więc czas na ostatnie szczegóły. A zaraz zwiedzimy cały świat. Przepraszam, czy ja przed chwilą nie mówiłem, że mi się to śniło? Chyba znowu mam jakieś dziwne sny. Dziękuję, do widzenia. Niech to będzie odcinek wolny od McDonaldów, proszę. Zróbmy to chociaż raz. Nie no, ale w co ja wierzę? Oczywiście, że nie. To jest klątwa, to jest po prostu klątwa. Jak tu się ładnie zrobiło kwitnąca wiśnia, sztosik. No i tego potrzebowałem. Wiedzieliście, że we Francji ludzie zamiast głowy mają swoje flagi? Ja też nie. Ale właśnie się dowiedziałem. Ja jestem gotowy. Nie, proszę, nie to. 3, 2, 1, koniec czasu, koniec budowania. Aż mi się nie chce wierzyć, co za cuda tutaj powstały. Zaczynając od pięknej japońskiej świątyni. W sumie nie ma tutaj żadnej flagi, więc nie jestem pewien, czy to Japonia, ale jest kwitnąca wiśnia. Kwitnąca wiśnia jest tylko w Japonii. Uff, zgadłem. Frytki belgijskie może nie są tylko w Belgii, ale cała reszta nie pozostawia złudzeń. Stary, Smurfy są z Belgii? Nawet nie wiedziałem, ale nie, 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 he, he. Smurf sprzedający w McDonaldzie, tego jeszcze nie było. Czy mówiłem już, że mój mózg nie wytrzymuje? Ale zaczynamy naszą podróż po Francji. Oto pierwsza z trzech wieży Eiffla. Jestem ciekaw, która według was będzie najlepsza. Dziwne, dziwne, bo z tego co widzę nie ma żadnych udek, a to Francja. Za to możemy wejść schodami do góry i podziwiać stąd piękne widoki. Tylko w tej serii z wieży Eiffla widać piramidy i Big Bena jednocześnie. Czas na wieżę numer 2. Wiedzieliście, że pod wieżą Eiffla są dorsze? Ja też nie, ale już się dowiedziałem. A na samym szczycie jest wielka flaga. Dzięki, stary Milusio. Fajnie, fajnie. Walka o najlepszą wieżę będzie zacięta, ale to jeszcze nie wszystko, bo tam jest jeszcze kolejna, ale spokojnie, po kolei. Zanim to, mamy jeszcze Rosję. Coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, ale jest. Wpisałem w necie budynek z Rosji i wyskoczył mi on. Okej, coraz ciekawiej się robi. Ale co mamy tutaj na dole? Dzień dobry, tunele, to są niebezpieczne tunele, boję się, nie, nie, nie. Fake, w Rosji nie ma McDonalda, stary. I w mojej głowie też już nie ma, weźcie mi go stąd. A już myślałem, że w końcu się udało. Przynajmniej dla odmiany mamy też pierogi. Znaczy, to nie są pierogi.
pierogi, to jest akurat barszcz, ale pierogi są tutaj. Pieróg nadziewany żelazem, no i pięknie, no. I czy to nie jest cudowny smak? Przecież żelazo jest ważne, trzeba je jeść. Dlatego uważam, że pierogi z żelazem to jest dobry pomysł. Jakby ktoś miał wątpliwości, w jakim kraju teraz jesteśmy? To nie wiem, stary, Japonia, Chiny? Dobrze, że dałeś kilka flag, bo inaczej bym się nie zorientował. Dobra, ale jeśli już dzięki 30 flagom wiemy, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to zastanówmy się nad tym, co tutaj mamy. Jest Big Ben, jest budynek parlamentu, jest coś, co mam nadzieję nie jest McDonaldem, oraz oczywiście London Bridge. Ej, stara, to co to jest? Jakieś bloki, fajnie? Kurde, bele, totalnie epickie to. Normalnie miniaturowy Londyn, kozacko. Wyruszmy teraz do Afryki i zobaczmy, co ciekawego dzieje się w Egipcie. Aby wejść do wnętrza piramidy, proszę stanąć na bloku żelaza i pociągnąć dźwignię. Okej. Blok żelaza jest, dźwignia jest. Dzień dobry. O nie, nie, to nie jest właściwa piramida, tego nie ma w Egipcie. To nie tak powinno być. Na terenie działki wymagany jest GM0, no spoko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale lecimy z tym koksem. KFC. Dla odmiany, jakby mak to był za mało. Przynajmniej nic tu nie wybuchło, dziękuję. Chciałem zobaczyć coś w środku piramidy i wiecie co? Żałuję. Strasznie bym sobie zjadł creme brulee. Siema, Miszku, dlaczego wszyscy we Francji mają głowę Francji? Nie wiem, ale buja. Jest też oczywiście przepiękna wieża Eiffla. I przy okazji trzecia do kolekcji. Totalnie nie wiem, która jest moja ulubiona. Wszystkie są przekozackie. O, i w Brazylii też mnie nigdy nie było. Więc dla odmiany wyruszmy do Ameryki Południowej. Budynek rządowy Brazylii. Dzień dobry, dzień dobry. O, ładnie tutaj. Minister spraw zagranicznych, co on trzyma? Dorsze w skrzynce, okej. Wiadomo, nie? Ministerstwo spraw żelaznego. Mam wrażenie, że największym dobytkiem Brazylii są dorsze. I dobrze, to się szanuje. I jeszcze do tego minister spraw wewnętrznych. Jeszcze więcej dorszy. Wychodzi na to, że Brazylia dorszami stoi. Dajcie więc znać, który z tych krajów podobał wam się najbardziej. Oraz w ilu z nich tak naprawdę byliście. Ja idę się kopać w barszcz, a my widzimy się jutro. W kolejnym odcinku, siema. Łohoho, a przed sobą masz właśnie teraz dwa przekozackie filmy. W tym po prawej na przykład sprawdziliśmy, co nowego powinno być w Minecrafcie. Jeśli więc go jeszcze nie widziałeś, to wbijaj koniecznie i widzimy się po drugiej stronie. Siema.